Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będziemy robili typy na WWE Backlash Premium Live Event. Pierwszy Premium Live Event, który odbędzie się we Francji, więc to na pewno coś fajnego. Ogólnie zawsze fajnie widzieć, mam wrażenie, przynajmniej według mnie, te eventy poza Stanami Zjednoczonymi, bo mam wrażenie, że na przykład angielscy kibice są mega i atmosfera jest zawsze. Mam wrażenie, że atmosfera praktycznie jest zawsze fenomenalna na takich eventach. Tak bym powiedział, więc tutaj też liczę, że będzie naprawdę bardzo fajnie. Karta walk jest 5 yy, walk, więc w sumie do, do pe, pe, jakby, jakby to powiedzieć, jakby po części troszeczkę przyzwyczają nas do tego Triple H już, yy, do tego, że mamy tyle, premium, tyle pojedynków a takich premium live eventach. Bo jedyna, na samym mecz wiadomo, że mamy więcej na pojedynków, najczęściej na WrestleManii wiadome, ale na przykład właśnie taki taki battle, na przykład taki, taki premium live event, który jest premium live eventem, ale nie jest jednym z ważniejszych. To właśnie tak zwykle pewnie 5-6 walk będzie, i jeśli chodzi o te pojedynki, pierwsza walka, którą tutaj mam na karcie, to jest WWE Women's Tag Team Championships Match, czyli Kabuki Warriors, Asuka i Kairi kontra Bianca Belair, Jade Cargill. I tutaj myślę, że według, według mnie zobaczymy nowe mistrzynie Tag Teamu: Bianca Belair i Jade Cargill. Tak jest mój typ, że Bianca Belair i Jade Cargill wygrałem te pasy. To jest chyba najbardziej, mówiłem o tym już kiedyś, na jednym filmie 2 to jest chyba najbardziej overpowered tag team w kobiecej historii, wrestlingowej naprawdę. Bianca i Jade w jednym tag teamie, kto może to pokonać? Kto może taką, taki force można powiedzieć, taką no po prostu, na taką, niesamowity taki duet pokonać, nie mam pojęcia kto może pokonać taki niesamowity duet. Wydaje mi się, że jedyne, jedyne co może pokonać ten duet to jak jedna na drugą zrobi Hill turn'a, tak mi się wydaje szczerze. Idąc dalej, Randy Orton Kevin Owens kontra Bloodline, Straw i Tama Tonga. Wydaje mi się, że wygra tutaj Bloodline. I wydaje mi się, że zobaczymy debiut tego Jacoba Fatu, chyba tak się nazywa. Czyli zawodnik, który gabaretów jest podobny do Solo, ale rusza się jak był High Flyerem. Więc to jest naprawdę zawodnik, na którego nie mogli się odczekać. Nie mogli się oczekać go zobaczyć, jak on będzie, jak on będzie po prostu w WWE już. To jest, jak tak myślę, zawodników w WWE. To wydaje mi się, że najbliższy profil do niego to jest Iwar, bym powiedział. Czyli duży gość, ale potrafiąc robić high flying moves. I wydaje mi się, że to będzie taki zaupgradowany Ivar, tak bym go nazwał. I to będzie kolejny członek nowego, aby po części Bloodline'u. Czyli oczywiście będziecie mieli Solo, Tamatongę i Jaykowa Fatu. I oczywiście to jest wszystko pod build, że pewnie sam zobaczymy Solo kontra, kontra Roman. I pewnie prędzej czy później też zobaczymy Roman, J, Jimmy versus Solo. Tamatonga i Jacob Fatu, tak mi się wydaje. Idąc dalej, WWE Women's Championship. Mecz Bailey kontra Naomi kontra Tiffany Straton. Bailey title reign nie będzie trwał tak, tak krótko, więc wydaje mi się, że Bailey obroni ten pas, przypnie nie wiem kogo. Ja bym tak dodatkowy typ dać. Ja bym miał dodatkowy typ dać to myślę, że przypnie Naomi jednak. Nie wiem, rozumiem, może jakiś tam, nie wiem, nie wiem, przynajmniej, ciężko wytypować. a może jednak Tiffany, jednak, na, na, pewno, na pewno, na początku pojedynków będzie taka właśnie scena, pewnie, tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje, Bailey, Naomi zaatakują jakby razem Tiffany, tak mi się przynajmniej wydaje, ale strasznie myślę, że Bailey wygra, i, a może nie, jednak niech Tiffany może przypnie. Potem, World Heavy Championship, Damien Priest kontra Jay Uso. Bardzo bym chciał Jay, nie ukryłem, że, bardzo, bardzo bym chciał Jay'usa, żeby to wygrał. Jayusso jest na pewno faworytem fanów i też jest jeden z moich ulubionych zawodników. Na pewno bym chciał mega Jaja, żeby wygrał, ale po prostu wiem, że ten pas World Heavy Championship nie będzie szybko tak zmieniony z powrotem, więc wydaje mi się, że Jauson niestety nie, nie wiem co się stanie. Judgment Day, czy ktoś z, Czy może właśnie tu będzie początek, gdzie na przykład Bloodline będzie też mieszał z, z Jay'em na przykład, bo wiadomo, że Jimmy już go nie zaatakuje na przykład. Roman nie. Więc, kto może potencjalnie? Solo, ta Matonga, ten Jacob Fatu. Oni mogą coś tutaj potencjalnie namieszać. Żeby właśnie, może powiedzieć tak, Romanowi już zaszli za skórę, bym powiedział. Bo Solo się zbyt tak po części panoszy, jakby. Jakby robi z siebie ta z lidera Bloodline po części. Jimmy Uso, wiemy, został zaatakowany. Więc jeszcze Jaya może może po części wkręcić w to. I wydaje mi się, że może Jaya właśnie tutaj zaatakować któryś. Albo zaatakować, albo mu przeszkodzić. Ogólnie, i Priest wygra. Priest wygra ten pojedynek i zostanie dalej mistrzem. I prawdopodobnie main event to Cody Rhodes kontra AJ Styles ponownie jak Damian, jak Bailey. Nie ma absolut, powiem tak, znaczy tam jakaś szansa jest, ale tutaj nie ma absolutnie szansy na to, że Cody Rhodes straci już tak szybko ten pas. Po prostu nawet nie ma procenta, żebym uwierzył, że Styles może wygrać. To jest 100% Cody Rhodes wygrywa tą, tą walkę na milion procent. Chciałem właśnie, żeby w miarę te typy dzisiaj były szybkie, bo akurat nie miałem zbytnio za dużo czasu na to, żeby zrobić ten film, ale ledwo co, dam radę. Dałem radę właśnie, i ten film nie będzie długi, ale nie miał być długi. To, są, to jest krótki Premium Live event pod względem. Będzie to trwało oczywiście ponad 2 godziny, tak standardowo, ale krótki w takim względzie, że jest mało walk, więc to będzie mały, może być card i dla to też film nie będzie zbyt długi, oczywiście. A więc właśnie moje finalne typy to. WWE Women's Tag Team Championships match Kabuki Warriors przegrywają, a więc Bianca Belair i Jade Cargill są nowymi mistrzyniami Tag Teamu i bardzo jestem ciekawy, jak ten title reign będzie wyglądał. Bo tak już wiem, nie mam pojęcia, kto może im zabrać te pasy. Idąc dalej: Orton i Kevin Owens kontra Bloodline, tu myślę, że Bloodline wygra i Jacob Fatu coś, coś namiesza, Pojawi się, coś się wydarzy takiego, coś się z tym Bloodline wydarzy. WWE Women's Championship match Bailey kontra Naomi, kontra Tiffany Stratton. Naomi obroni pas. Naomi jestem na 99% pewny, że Naomi obroni pas i ciężko mi stwierdzić, właśnie kogo przypnie, ale, ale wygra. Tak jest, taki jest mój typ. Priest kontra Jayuso ponownie. Może coś ktoś przeszkodzi Jayowi. Jak nie blodę, może Logan Paul, bo Logan Paul na Row. Może Logan Paul przeszkodzi, kto wie, ale myślę, że tutaj wygra ostatecznie Damian Priest. Jestem też na 99,9% pewny, że Damian Priest obroni pas Jayuso. I main event. Walka, która na pewno będzie fenomenalna, bo Cody Rhodes Styles, dwóch fenomenalnych zawodników, dwóch fenomenalnych wrestlerów da absolutnie fenomenalną walkę, potencjalnie może five starową i Cody Rhodes wygra. Cody Rhodes obroni pas. Tutaj nie jest na 99,9% pewny. Tutaj, tutaj jest na 100% pewny. Tutaj jest na 100% pewny, że Cody obroni swój pas AJ Styleson. A więc tak wyglądają moje typy na WWE Backlash Premium Live Event. Standardowo, jak przy każdym typowaniu, pewnie jakaś ankieta się pojawi, choć nie wiem na jaką ankietę zrobić, bo nie wiem, czy jest sens zawsze zrobić ankietę Cody Rhodes kontra Styles, bo myślę, że każdy racjonalnie wybierze Cody'ego Rhodes, więc nie wiem. Jakąś walkę wybiorę. I tam właśnie to wrzucę. Myślę, że potencjalnie dobili tak, Women's Tak, liczę więcej, bo tam może być malutkie jakby. Niektórzy myślę, że mogą uważać, że Kabuki Warriors wygrałem, ale tak, już wiem, zrobię jakąś ankietę. Kto chce, może też w komentarzach napisać pod tym filmem swoje typy i będę tam skończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!